Samych wolontariuszy mamy ponad 80 osób, no plus sztab organizacyjny, czyli około 100 osób uczestniczy w organizacji tegorocznego WOŚP w Ostródzie. Czy wspieracie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Tak, wspieramy. Tak, wspieramy. Dlaczego? Ponieważ jest to szczytny cel i trzeba pomagać innym ludziom. Tak, dołączam się do tego. Dusza ma brudzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły, a kilka jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach. Dzień dobry, dlaczego wspieracie Wielką Orkiestrę? No bo popieramy Jurka Osiaka, dlatego zbieramy już ten, popieramy orkiestrę. Czyli uważają Państwo, że robi dobrze? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze robi. Dziękujemy. Dlaczego jesteś wolontariuszem na Wielkiej Orkiestrze? Ponieważ sądzę, że jest potrzebna pomoc, trzeba pomagać i jakoś się w tym spełniam. Rozumiem. Dziękuję. Czy wspiera Pani Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? No pewnie, że tak, no jakby inaczej było. I dlaczego? Bo już korzystałam z urządzeń orkiestry, tak? Gdzie to? Do kogo? Tutaj koleżanka stoi. Dobrze. Proszę. Nawzajem. A może mi Pani zrobi zdjęcie? Zrobiłam już. Ale wiem, że to jest kopanie w razie. No jasne. Dziękuję. Dzień dobry. Dlaczego wspierać orkiestrę? Bo trzeba. Trzeba wspierać. Bo to jest bardzo fajna, potrzebna akcja. Wiele osób na tym korzysta. Córa nasza na przykład korzystała. Także bardzo fajna sprawa. Jest to jak najbardziej szczytny cel, który ma na celu pomóc dzieciakom. Też nie bez znaczenia jest fakt, że dwoje dzieci z mojego rodzeństwa dzięki sprzętowi od Owsiaka żyje. No jak to, dlaczego? No dlaczego? No, żeby pomagać chorym dzieciom w szpitalach, żeby było więcej tej nowej, nowoczesnej aparatury. No bo widzimy, jakie są pozytywy z tego. To znaczy, ja jestem niezadowolony, dlatego że tu nie widzę, mało ludzi zbierających. Ekip nie ma, normalnie zawsze było bardzo dużo na trasie. I podejrzewam o jakieś niechęci. Nie wiem kogo, czy miasta, czy kogoś niechęci jakiej są. Ale pozytywy są takie, że Owsiak robi cudowną robotę i daj Boże chorującym, że będą mogły korzystać. Jak najczęściej, bo przyda się służba zdrowia, jest niedoinwestowana. O Jezu, mógłbyś nie ten? Dlaczego wspieram? Bo pomagam dzieciom, nie? Tak jak każdy. Dzień dobry. Czy wspierają Państwo Wielką Orkiestrę Świątecznej tak, Pomocy? Oczywiście. Nie mieliśmy jeszcze okazji. Jeszcze nie zdążyliśmy dzisiaj. Rozumiem. Dziękuję. Proszę.
zawodowo? No oczywiście, że tak. A dlaczego? No bo ja lubię pomagać dzieciom. No tak. A dlaczego? Bo można dużo za, no, ofiarować na sprzęty różne i takie, no. Wspieramy, tak, oczywiście. A dlaczego? Oczywiście, że tak, ale jeszcze dzisiaj nikogo nie spotkaliśmy z orkiestry. A dlaczego pomagacie innym poprzez dawanie do puszek? No, jednak Jurek robi naprawdę dobrą robotę. Pomaga dzieciom i osobom starszym, o których bardzo wiele osób zapomina niestety. No i wydaje mi się, że to jest jakiś taki drobny gest, którym możemy chociaż troszeczkę pomóc. Tak. A dlaczego? No bo tradycja. Rozumiem, a dlaczego chodzi pan po ścieżce rowerowej? Bo nie jeżdżę. Rozumiem. Nie. Dlaczego? No nie wiem, no każdy coś lubi po prostu, nie wszyscy lubią ludzi, ale na świecie ludzi tych charakterów jest po prostu. Ja mam swój styl, po prostu każdy ma swój styl po prostu. Czy wspieracie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Swoją muzyką! Jak najbardziej swoją muzyką. A dlaczego? Bo Mati jest najlepszym producentem w Ostródzie. I to wszystko? Każda forma pomocy jest potrzebna. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest taka mega duże wydarzenie, w którym można w sposób taki globalny, można powiedzieć, w Polsce pomóc. Ale jeżeli chodzi o działania charytatywne, to jakby współpracuję z organizacjami i ludźmi, którzy też działają w przeciągu całego. Wiadomo, że Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze i jakby pomaga, tylko my o tym jakby nie wiem, jakby musielibyśmy obserwować to, co ona robi. Ale z racji tego, że pomaga, to też ją wspieram. Z racji tego, że wspieram również inne organizacje, taka jak Weave Not You, która to jest ekipa, która tańczy również, więc głównie współpracuję z tancerzami, którzy myślą charytatywnie i gdzieś tam wspierają tych, którzy mają gorszą sytuację. Z kolei, jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, działa to na tej samej zasadzie, a jeżeli swoim warsztatem tanecznym albo jakimkolwiek innym możemy wesprzeć tą akcję, no to po prostu pomagam. Warto pomagać, tak? Na to w sumie idzie dużo funduszy, dużo szpitali otrzymuje fajne dofinansowania i... Pomaganie jest naprawdę... Mi się to podoba. Bardzo radosne i wiadomo, że jeżeli komuś pomożesz teraz, to kiedyś to do ciebie wróci. Dzisiaj wszystko to mam, gdy zasypia obok ciebie i jestem już sam. Wspierasz Wielką Orkiestrę? Pewnie, że tak. Od 3 lat już. Dlaczego? Bo fajnie jest pomagać. Rozumiem. Dla państwa top model. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy z Ostródy. Każda historyjka ma początek, swój i koniec.
Thank you.